Któż z nas nie lubi się bać? Chyba każdy, a najlepiej kiedy jest to na kanapie, pod kocem, z herbatką, bez problemu, w zaciszu domowym i wtedy możemy się bać. Dlatego dzisiaj przedstawiam Ci dziesiątkę najlepszych horrorów dostępnych na HBO Max. Jedna ważna rzecz, te horrory są dostępne na polskiej wersji platformy, więc no bardzo mi przykro, jeżeli w Niemczech albo w Stanach Zjednoczonych chciałbyś sobie obejrzeć, tam całkowicie inne. Chociaż w sumie miejsce pierwsze zgadza się i tu, i tu. Zastanawiałem się, jakie kryterium oceny przyjąć. Czy może to, co jest na IMDb, na Rotten Tomatoes, a może moja własna ocena? I stwierdziłem, że ocena na Filmwebie, tak jak użytkownicy głosowali na tym portalu, to będzie najbardziej adekwatnie w stosunku do tych filmów. Pojawią się na tej liście horrory komediowe, dokumentalizowane, animacje, sci-fi, wszystko oczywiście horrory. Dlatego nie przedłużamy i zaczynamy. Oto dziesiątka najlepszych horrorów dostępnych na HBO Max. Na 10 znalazła się najnowsza odsłona filmu Pogromcy Duchów, czyli Pogromcy Duchów Dziedzictwo. Kiedy samotna mama i jej dwójka dzieci przyjeżdżają do małego miasteczka, zaczynają odkrywać swoje powiązania z oryginalnymi pogromcami duchów i sekretną spuścizną pozostawioną przez ich dziadka. Ja wychowałem się na oryginalnych filmach, wiadomo, Slimer i tak dalej, wszystkie te kwestie, więc no nie można było tego nie zobaczyć. Czy jest to bardzo straszny horror? Nie, no to jest akurat horror, komedia, sci-fi, te trzy gatunki są tutaj mieszane, ale widzowie, użytkownicy właściwie Filmwebu stwierdzili, że jak najbardziej. Ocena 6,2 na 10, ponad 15 tysięcy głosów, więc rzeczywiście poważnie. Film się przyjął rzeczywiście, bo fani pokochali. Krytycy, no nie najgorzej z tym było, a przede wszystkim zgadza się kasa, więc już w tym momencie kolejna część jest w fazie preprodukcji. Domyślam się, że za jakiś roczek, dwa zobaczymy ją w kinach, ale póki co dziesiątkę otwieramy, Ghostbusters. Blair Witch Project z 1999 roku to kolejny film, który jest na tej liście. To było coś nowego. Na początek fabuła. Trójka studentów wyrusza z kamerą w głąb lasu w poszukiwaniu śladów przerażającej wiedźmy. Coś nowego, ponieważ to był pierwszy, a na pewno najgłośniejszy film nagrany w technologii, właściwie w technice found footage. I nie znaliśmy czegoś takiego. Naprawdę. Pamiętam, że na IMDb było napisane trójka filmowców zaginiona. To oczywiście był chwyt marketingowy, ale zrobiony bardzo, bardzo dobrze. Film zarobił mnóstwo pieniędzy, podzielił zarówno krytyków, jak i publiczność. Jedni stwierdzili, to jest coś pięknego, coś nowego, nowatorskiego, rewelacja. Drudzy stwierdzili, nie, rzeczywiście ja wolę, kiedy film jest nakręcony zawodowo, nie gdzieś tam z jakąś kamerą, jakimś telefonem. Nie, to nie dla mnie. Nieważne, co myślą krytycy, co myślą tamci fani, w każdym razie Filmweb ocena 6,3, ponad 120 tysięcy głosów, więc rzeczywiście mnóstwo osób oczywiście oddało swoje głosy. Film doczekał się kontynuacji, nowej wersji, no i wszystko wskazuje na to, że uniwersum czarownicy z Blair tak będzie cały czas rosło, a ty, jeżeli chcesz się bać, zobacz, co trójka z zaginionych do dzisiaj, powiedzmy, filmowców wymyśliła. Miejsce 8 to Lekarstwo na życie z 2016 roku. Młody mężczyzna przyjeżdża do ośrodka odnowy biologicznej, aby zabrać stamtąd swojego szefa. Nie wie, że miejsce skrywa mroczny sekret. No i rzeczywiście film, oprócz tego, że no, dosyć ciekawą ma ocenę, bo 6,4, 47 tysięcy głosów, więc mnóstwo osób stwierdziło, ok, ten film nam się podoba, ma dosyć dobrą obsadę, bo pojawia się młody jeszcze, ale już w kilku fajnych filmach wystąpił Dane DeHaan, oprócz tego Jason Isaac, Mia Goff, więc no jak najbardziej osoby znane, aktorzy znani ze świata horrorów. Ale w tym filmie Gore Verbinski, reżyser, który tak naprawdę jest najbardziej znany z serii Piraci z Karaibów, pokazał, że klaustrofobia i innego rodzaju schorzenia w takim miejscu jak ośrodek odnowy biologicznej, tak, zgadza się, no to niekoniecznie musi być lekarstwo na życie, a taki ośrodek też może przerażać. Na miejscu 7 klasyk gatunku, czyli Skanerzy z 1981 roku w reżyserii Davida Cronenberga. Wiadomo, zacny reżyser, obsada również ciekawa. Wystarczy chociażby wymienić Michaela Ironsida. Wiele filmów, wiele horrorów, thrillerów, sci-fi i tak dalej. Daryl Ravok jest najpotężniejszym ze wszystkich skanerów, którego cel to władza nad światem. Prywatna firma ochroniarska Con-Se wysyła przeciwko niemu bezdomnego o identycznych mocach. I no i tutaj się zaczyna rzeczywiście lać. Dużo krwi, naprawdę dużo krwi się dzieje. To jest coś innego, ponieważ Cronenberg przyzwyczaił nas do tego, że bardzo realistycznie pokazuje to, co się dzieje. Film jest krwawy, tak jak już mówiłem wcześniej, więc nie dla osób o słabych nerwach, tak, tylko i wyłącznie dla widzów o mocnych nerwach, ale jest to dobre kino. Ocena 6,5 na 10. Krytycy w sumie jeszcze lepiej dali, ale wiadomo, że dzisiaj trzymamy się tylko i wyłącznie oceny widzów. Naprawdę, filmy od Davida Cronenberga trzeba obejrzeć. Nieważne, czy mowa o skanerach, wideodromie, filmie Mucha czy Existence, tak, ten akurat gentleman bardzo dobrze potrafi straszyć.
pomiot, bo o tym filmie mowa, The Brood z 1979 roku w reżyserii Davida Cronenberga. Widać, że użytkownicy filmu mają słabość do tego twórcy, ocena 6,6/10. Żona Franka Carvetta trafia pod opiekę ekscentrycznego psychologa, który wykorzystując innowacyjne techniki potrafi przełamać psychologiczne bariery u pacjentów. No i rzeczywiście to są jeszcze lata 70., więc tutaj aż tak krwawo nie jest, ale leje się, jak naprawdę leje. Nie ma tutaj znanych aktorów, znanych dla dzisiejszych widzów, ale jeżeli w horrorze życzysz sobie coś więcej niż tylko straszaki, które pojawiają się co 5 sekund, a ostatnimi czasy to jest po prostu plaga, jeżeli lubisz klimat, powolne napięcie, jeżeli lubisz bać się, gdy czegoś nie widzisz, tak, jak najbardziej, to jest pozycja obowiązkowa, a na dodatek Olivier Reed w roli doktora, no, facet o elektryzującym wzroku, tak, potrafi sprawić, że tylko mówię o tym filmie, a już są ciarki. A co będzie, kiedy będziesz go oglądać? No, to już musisz się tylko i wyłącznie przekonać sama, albo samemu. Na piątym miejscu pojawia się James Wan i jego naznaczony rozdział drugi. Nieczęsto zdarza się, że druga część jest wyżej oceniana przez widzów niż jedynka. Tutaj akurat jest 6,7/10, więc ocena całkiem zacna. Po 2 latach od przerażających wydarzeń rodziny Lambertów ponownie nawiedza duch młodej kobiety ubranej w białą suknię, która nuci dziecięcą melodię. Żeby obejrzeć drugą część, nie trzeba znać pierwszej. Jeżeli znasz pierwszą, jeżeli widziałeś pierwszą, no to rzeczywiście będziesz mieć możliwość więcej smaczku wyłapać. Ale jeżeli nie, nic się akurat nic się nie dzieje. Świetny film, dużo straszaków, ale są one zrobione w ten sposób, że no to nie jest głupio pokazane. Nie jest co 5 sekund coś się dzieje. Nie, nie. Rzeczywiście jak już pokazują, no to już fajnie. Dodatkowo, co mi się bardzo przy okazji tej części podoba, jest zapętlenie. I tutaj rzeczywiście, jak już widziałaś jedynkę, będziesz miała dodatkowy smaczek, a jeżeli nie, no to i tak sprawi, że film się dobrze ogląda. Patrick Wilson oczywiście w roli Josha Lamberta, Rose Byrne również, a także Lynn Shay, czyli weteranka, no bo to chociażby Koszmar z ulicy Wiązów i wiele, wiele innych filmów. Dobry straszak, dużo tak zwanych jumpscare'ów, tak, jak najbardziej, pojawia się tutaj tego mnóstwo, ale to jest film o duchach, który tak, akurat ten film najlepiej obejrzeć w domu, pod kocem, z herbatką, najlepiej jak obok ciebie siedzi żona, mąż, no to przy okazji można się przytulić i no rzeczywiście ten film ma możliwości. Dodatkowo kolejnych chyba 4 czy tam 5 już części powstało, kolejne w drodze, rzeczywiście warto obejrzeć. Ta lista nie byłaby kompletna, gdyby nie pojawił się na niej mistrz gatunku, czyli Sam Raimi i jego Martwe zło z 81 roku. Ash Williams to już w tym momencie postać kultowa, ta piła zamiast ręki. Oczywiście, że tak. Grupa znajomych przyjeżdża w góry do opuszczonego domku. W nocy w czasowicze nieświadomie przywołują złe demony, odczytując księgę. No i to na początku był film niskobudżetowy i jako taki był tworzony, no ale później twórcy, kiedy okazało się, że jest szansa na dystrybucję, stwierdzili, okej, no to musimy dołożyć trochę pieniędzy. Jeden w ogóle z twórców zastawił swój dom, wziął hipotekę tylko po to, żeby ten film jak najbardziej powstał, zrobił i dobrze, bo było to początkiem czegoś większego. Później druga część, Armia Ciemności, serial, teraz nowe wersje powstają, gry wideo, książki, komiksy. Całe w tym momencie już uniwersum się tworzy, a aż to już jest postać kultowa, jak najbardziej. Więc jeżeli lubisz się bać, tutaj jest dużo straszenia. Jest to dosyć, może nie wulgarny, ale rzeczywiście jest dosyć ohydny. Tak, bo rzeczywiście, kiedy duchy opanowują, demony opętują naszych bohaterów, oni się bardzo zmieniają, bardzo brzydko to wygląda. No i tak, można się przerazić. Ocena 6,7/10. Zgadza się, to jest jeden z moich ulubionych horrorów również. Jeżeli lubisz takie dziesiątki i kochasz się bać, to daj suba i włącz dzwonek z opcją wszystko, a ja lecę dalej. Miejsce trzecie to Zombieland, czyli horror komediowy z doborową obsadą, bo trzeba przyznać, że Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Emma Stone, Abigail Breslin, Amber Heard, no i przede wszystkim Bill Murray, no to tak, no to są aktorzy, którzy bardzo dobrze wiedzą, jak to się gra w horrorach. Może nie wszystkich kochamy, może nie wszystkich lubimy, ale rzeczywiście trzeba docenić rewelacyjna rola Billa Murraya, który zagrał Billa Murraya. Nic więcej na ten temat nie będę mówił na temat jego roli. Columbus i Tallahassee, dwaj mężczyźni, których różnie prawie wszystko, znajdują sposób na przetrwanie w świecie opanowanym przez zombie. I tutaj rzeczywiście jest mnóstwo zabawnych sytuacji. No wiadomo, że jak zombie to mózgi i tak dalej, więc jest
jest krwawo, jest dużo broni, ale jest również dużo fajnego, zabawnego, co trzeba podkreślić, humoru. Ruben Fleischer, czyli reżyser, dobrze wiedział, jak to się je. No oczywiście potem druga część i wiemy, jak to się już skończyło. 6,8/10, więc bardzo dobrze. 136 tysięcy ponad głosów, więc widać, że użytkownicy Filmwebu kochają bać się, kochają śmiać się, chyba jeszcze bardziej w sumie niż bać. No ale akurat przy okazji tego filmu to bardziej się boimy, śmiejemy. Napisz mi w komentarzu, czy obejrzałeś, a jeżeli tak, no to czy ten film bardziej cię przeraził, czy rozśmieszył. Kiedy mówimy horrory, no to raczej nie kojarzy nam się to z Polską, a jednak Zabij to i wyjedź z tego miasta plasował się na drugim miejscu. Jest to animacja horror dla dorosłych, autobiograficzna impresja, reminiscencja obrazów z dzieciństwa, w której odżywa wspomnienie nieżyjących rodziców i rodzinnego miasta Łodzi. Okej, ja rozumiem, że to może do końca nie być horror, ale tak jest zakwalifikowane na Filmwebie. Użytkownicy stwierdzili, okej, podobało nam się to, dajemy 7,2/10, więc ocena już bardzo, bardzo dobra. A jako, że jest to animacja, to tutaj na pierwszy plan wbijają się aktorzy głosowi, a te nazwiska robią ogromne wrażenie. Tylko przytoczę kilka. Krystyna Janda, Andrzej Wajda, Marek Konrad, Daniel Olbryski, Andrzej Chyra, Maja Ostaszewska, Małgorzata Korzuchowska, Barbara Kraftówna i Anna Dymna. Chociażby dla tych aktorów i aktorek warto ten film obejrzeć, warto zobaczyć, co tam się wydarzyło w tej Łodzi rzeczywiście, co było strasznego, przerażającego, a może po prostu błędnie ten film zakwalifikowany jako horror. Nie wydaje mi się, że Marcin Wilczyński, bo akurat on jest reżyserem tegoż filmu, on powstawał lata, rzeczywiście ten film bardzo długo powstawał, ale jest to dobre kino, rzetelne, ma swój klimat. Straszenie? No to już ocenę pozostawiam Tobie. Zanim miejsce pierwsze, dwa filmy, które co prawda nie znalazły się w dziesiątce, ale dostały na tyle wysokie oceny na Filmwebie, że trzeba było oczywiście je uwzględnić. I złoty medal otrzymuje inny mistrz gatunku, czyli Stanley Kubrick i jego Lśnienie z 1980 roku z genialną rolą Jacka Nicholsona. Jack podejmuje pracę stróża odciętego od świata hotelu Overlook. Wkrótce idylla zmienia się w koszmar. O tym filmie już urosły legendy, że Stanley Kubrick wiele, wiele razy, bardzo dużo, powtarzał ujęcia, że Shirley Duvall, czyli żona Jacka Nicholsona w tymże filmie, Wendy Torrance, była traktowana bardzo źle, że Danny Torrance oczywiście, to było dziecko i Kubrick nie chciał go narażać na w ogóle, na to, że dopiero po zakończeniu filmu, kiedy już nakręcili, powiedzieli, ale sobie my kręciliśmy horror, więc w wielu scenach nie ma tego dziecka, jest lalka zamiast niego, żeby on nie słyszał, jak się rodzice kłócą w filmie oczywiście, i tak dalej, mnóstwo dziwnych, ciekawych, zawodowych historii. Film jest oparty na książce Stephena Kinga, który to Stephen King stwierdził, że to jest film beznadziejny, jemu się w ogóle nie podoba, Kubrick według niego zrobił koszmarną robotę, ten film się do niczego nie nadaje. Widzowie Filmwebu mają zgoła odmienne zdanie, 7,8/10, więc rzeczywiście ocena już bardzo dobra, 418 ponad tysięcy głosów, więc widać, że film powszechnie jest akceptowany, a Jack Nicholson, tak, tą rolą ugruntował swoją pozycję gwiazdora, gwiazdy w Hollywood, nie jest to jego pierwszy i nie ostatni horror. A czy rację ma Stanley Kubrick, mówiąc, nakręciłem dobry horror, a może Stephen King, twierdząc, nie, to jest beznadziejna adaptacja mojej twórczości? Możesz przekonać się sam, oglądając ten film i dając mi znać, co myślisz, rzeczywiście Stephen King, czy raczej Stanley Kubrick. I to jest dziesiątka najlepszych horrorów na HBO Max według użytkowników Filmwebu. Jak myślisz, którego filmu zabrakło? Bo na pewno jakiegoś braku. Napisz mi o tym w komentarzu. Tę, jak i pozostałe dziesiątki montował Lincoln. Zaraz będzie tutaj gdzieś link do jego kanału. A jeżeli lubisz takie dziesiątki, to sprawdź. Tak, gdzieś tutaj pojawią się inne filmiki. Możesz zobaczyć, jak to wygląda na innych platformach.